Cześć, FIFA 21 zbliża się wielkimi krokami. Z każdym dniem poznajemy kolejne nowości, które będą nam towarzyszyć w najnowszej odsłonie. EA w ostatnim czasie zaprezentowała 11 nowych ikon. Przygotowałem dla Was krótkie informacje na ich temat. Pokażę Wam ich najlepsze karty specjalne, jak i te złote na przestrzeni ich istnienia w świecie Ultimate Team. Zacznijmy od nowego bramkarza, legendy Chelsea. W poprzednich latach często używana w składach z Premier League. Jego głównym znakiem rozpoznanym jest oczywiście charakterystyczny kask. Ilość ikon bramkarzy pozostanie na tym samym poziomie, ponieważ wiele wskazuje na to, że Czech zajmie miejsce znikającego Lemana. Kolejna z legend Chelsea, tym razem z linii obronnej. Patrząc przez pryzmat jego najlepszej złotej karty, możemy mieć pewne obawy, czy jego karta ikony może przynieść powiew świeżości do Ultimate Team. Jednakże EA może wziąć pod uwagę wersję specjalną. Jeśli tak się stanie, to Roberto Carlos może mieć sporego konkurenta do miana najlepszego lewego obrońcy wśród ikon. Na zielonej murawie ten piłkarz był prawdziwym przecinakiem. Wkładał głowę tam, gdzie ktoś nie wsadziłby nawet nogi. Razem z Rio Ferdinandem stworzyli jeden z najlepszych duetów obrońców w historii. Czy w nadchodzącej odsłonie znowu będą siali postrach wśród napastników? Mam nadzieję, że jej doda mu kilka punkcików tempa, czyniąc go prawdziwą bestią. Hiszpański napastnik, który nie tak dawno zakończył karierę, a już doczekał się swojej wersji ikony w FIFA. Osobiście najbardziej zapamiętałem go z bramki strzelonej w Barcelonie, po fantastycznej kontrze, jeszcze w barwach Chelsea. Mam nadzieję, że FIFA będzie tak samo wymiatał, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Powracający chorwacki snajper. Ostatnim razem mogliśmy nim zagrać w FIFA 17. Sugerując się jego kartą z poprzednich edycji, nie możemy mieć zbyt dużych oczekiwań wobec niego. Jednakże nie skreślałbym jego użyteczności. EA niejednokrotnie potrafiła zaskoczyć i być może będzie także i tym razem, a jego karta odnajdzie się w realiach FIFA. Geniusz, wirtuos, można tak mówić bez końca. Razem z Iniestą tworzyli cuda w środku pola. Genialne podania, przegląd pola. Ale czy jej będzie potrafiło to przekuć na FIFA? Pozostaje nam jedynie poczekać do premiery i przekonać się na własnej skórze. Wieloletni gracz środka pola Bayernu. W mojej opinii przypominający bardzo stylem Balaka. I tak samo upatruję jego statystyki w nadchodzącej wersji. Bardzo solidny w ataku, jak i w obronie. Wydaje mi się, że tego pana niespecjalnie trzeba przedstawiać. Swoje najlepsze czasy spędził w Barcelonie, choć najlepszą swoją złotą kartę, FIFA 10, posiadał już w zespole Interu Mediolan. Spoglądając na jego statystyki, można mieć spore oczekiwania. Kapitan Bayernu, mimo niskiego wzrostu, wielki duchem, potrafiący odnaleźć się czy to na prawej obronie, czy chociażby w środku pola. Możemy się zastanawiać, choć bardziej bym się skłaniał, że jej wyda jego kartę i w środku pola, jak i na prawej obronie. Ilość tempa nie jest piorunująca, ale wydaje mi się, że jej doda mu parę punkcików, aby stał się bardziej użyteczny. Na sam koniec zostało dwóch debiutantów, których wcześniej nie oglądaliśmy na wirtualnych boiskach. Dwóch bramkostrzelnych zawodników, których karty zwiększą wachlarz budowania składów. Tak oto prezentuje się 11 nowych ikon, które pojawią się w FIFA 21. Jeśli miałbym wybrać jedną, na którą najbardziej czekam? Skłoniłbym się chyba ku debiutantowi, Puskasowi. A wy na jaką ikonę najbardziej czekacie? Napiszcie w komentarzu. Oczywiście, jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w następnym materiale.